Siemano, siemano, kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, jest 5:26, dzisiaj wstałam o 5:05 i wczoraj postanowiłam, że idę pobiegać. No, w ogóle, słuchajcie, kilka dni temu, a w zasadzie to jakieś 2 tygodnie temu, odkryłam, że są takie grupy tutaj w Changu, które biegają regularnie, wspólnie. I 2 razy w tygodniu są biegi i złapią wschód słońca podczas tych biegów. No i jak to odkryłam, to sobie pomyślałam, ale fajnie. Postawiłam was na stole, bo muszę założyć skarpetki i zbierać się. Jak odkryłam te grupy, to pomyślałam sobie, ale fajnie, to pewnie nie dla mnie. Bo te grupy startują o godzinie 6 rano i to jest w takiej restauracji, kawiarni, która nazywa się Flower Boy w Sesej. Ja mieszkam w Changu, więc mam 20 minut skuterkiem trasy. No i tak sobie pomyślałam, pewnie nie dam rady wstać. Ale wczoraj jakoś tak mnie naszło, że Paula, weź się zbierz w sobie. Ostatnio tyle ci udaje rzeczy fajnych ogarnąć, takich dobrych dla zdrowia fizycznego, jak i dla psychicznego. I sobie pomyślałam, dasz radę, wstaniesz. No i napisałam do tego miejsca, napisałam też do koleżanki, która biega i powiedziałam, postaram się przyjechać, ale nie ufam sobie do końca. Więc nie jestem pewna na 100%, czy się pojawię, czy nie. Ale udało mi się wstać o 5, właśnie 5, tak jak wam mówiłam. Ubrałam się szybko. No i jedziemy, zasuwamy, moi drodzy. Już dawno nie prowadziłam tak wcześnie rano skutera, więc będzie ciekawie. Nie piłam jeszcze kawy, kawa będzie wypita na miejscu w kawiarni. No cieszę się, kochani, kolejna fajna rzecz, którą robię. Także chodźcie, bo się spóźnię. Jak możecie pewnie zobaczyć, po ilości potu na mojej twarzy, to już zaczęliśmy jogging i jestem chyba w połowie mniej więcej. Musiałam sobie zrobić lekką, małą przerwę, bo Boże, z 10 lat nie biegałam, tak mi się wydaje. No i teraz dopiero wracam tak naprawdę do biegania, chociaż w sumie to ćwiczę na bieżni, ale to nie to samo, więc się nie liczy. Więc teraz jak wyszłam w pole, no bo jestem na polu, to wychodzi szydło z worka, że jeszcze trochę nad formą trzeba popracować zdecydowanie. Ale nie ma tego złego, w sensie w ogóle nie ma niczego złego, bo zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Jestem w szczerym polu. Odezwę się później, ale jestem dumna, że wstałam tak wcześnie rano i że wybrałam się na takie wezwanie. Zobaczcie, tutaj jest taki w miarę świeży ryż, dopiero co posadzony. Jeszcze pani pracuje tam na polu. A tutaj już jest taki trochę, tutaj to w sumie nie wiem, co to jest, ale tutaj jest taki już trochę starszy. Więc fajnie, bo można tutaj na polach zobaczyć różne kolory. A trochę tak jak na polskich polach. No worries. Właśnie wyprzedziła mnie dziewczyna i za mną jest chyba tylko... Są tylko 4 osoby. O, dobrze, że skręciła tutaj, bo bym się zgubiła. Za mną są chyba tylko 4 osoby. Wszyscy mnie wyprzedzili, ale trudno, to nie są zawody. Ja się cieszę, bo to dzisiejsze wezwanie to jest konkretne wezwanie. 5 kilometrów w ogóle, chyba wam nie powiedziałam. Dzisiaj biegniemy. No, ja biegam, przeplatam to trochę z truchtem. Znaczy, w sumie to truchtam sobie, a przeplatam to z marszem. Ale daję radę. Muszę biec za tą dziewczyną, bo ona zna trasę, a ja nie. Jak ją zgubię, ona jest o tam. O, już zniknęła. To będę stracona. Hej, puppy. So cute. Coś, co uwielbiam na Bali, to jest zapach świeżo zapalonych kadzideł w ofiarach. I przepięknie pachnie i czuć na całej ulicy. Uwielbiam. Ta okolica tutaj jest tak spokojna, po prostu uwielbiam to. Ja znam, wiecie, podstawy języka indonezyjskiego, więc zagadałam do kilku osób.
powiedziałam, że dzień dobry i tak dalej. I wszyscy uśmiechnięci, zagadują. Nawet psy jakieś takie bardziej przyjazne tutaj są niż w Changu. Udało się, dotarłam na miejsce. Teraz wszyscy się tutaj zatrzymali pod taką małą kawiarnią i czekam na kawę. Dobrze będzie jeszcze bardziej się rozbudzić. Jestem całkiem rozbudzona, ale jestem uzależniona od kofeiny po prostu. Fajna społeczność taka wigacka. Jogging zaliczony, kawka wypita, to teraz czas wrócić do domu i wziąć prysznic. I dzisiaj nie chce mi się pracować z domu, więc podjadę do miejsca coworkingowego. Ale się dobrze czuję. Taka jakaś oczyszczona się czuję energetycznie. No, robi różnicę bycie aktywną, jednak naprawdę bardzo dużą. Zosia. Zabrałam dziewczynki na spacer. W ogóle dawno wam nie pokazywałam mojej okolicy. Zobaczcie, jakieś tutaj budowy się zaczęły, więc niestety coraz mniej pola ryżowego mojego ukochanego, który jest za moim domem. Ale poza tym tutaj, poza taką linią budowy tutaj, to tam z tyłu nadal są duże pola ryżowe, więc mamy całe szczęście jeszcze gdzie chodzić. Wiecie co, bym przypuszczała, że po takim bieganiu będę ultra zmęczona, a ja mam wrażenie, że mam jeszcze więcej energii niż wcześniej. Siedziałam w domu i zastanawiałam się, do jakiego coworka pojechać i przypomniałam sobie, sprawdziłam kalendarz i przypomniałam sobie, że dzisiaj mam kobiecy krąg, na który się zapisałam kilka dni temu i on jest o godzinie 12, w południe oczywiście, więc stwierdziłam, że przyjadę do tego miejsca, gdzie jest ten kobiecy krąg, bo co, jakbym miała o 9 gdzieś jechać na 2 godziny, potem się przenosić z dojazdami, to byłoby po prostu bez sensu, więc przyjechałam do Loco Cafe. Tutaj właśnie chodzę na różnego rodzaju zajęcia, oni mają strasznie dużo workshopów, więc spoko miejscówka i jestem jedyną osobą. Więc mogę sobie spokojnie nagrywać i mogę sobie spokojnie popracować. Nie chciałam siedzieć w domu, bo mam zdecydowanie większą produktywność, jak pracuję poza domem. To jest tak, że na papierze, w teorii, to fajnie to wszystko brzmi, że można pracować z domu, że można pracować z łóżka i tak dalej, ale ja mam zdecydowanie mniejszą produktywność, kiedy pracuję, no zwłaszcza już z łóżka, więc lepiej to dla mnie działa też psychicznie, kiedy wychodzę sobie z domu i w ogóle jaka fajna niespodzianka, że dzisiaj mam ten krąg kobiecy, bo w zeszłym tygodniu byłam na jednym i było naprawdę bardzo fajnie. Dzisiejszym tematem przewodnim tego kręgu kobiecego jest wychodzenie ze strefy komfortu, także będzie ciekawie. Takie biuro to ja rozumiem. Od razu produktywność jest lepsza, zdecydowanie ciekawiej przynajmniej niż... Boże, nie przynajmniej, tylko poza tym, że produktywność większa, to jeszcze przyjemniej jest. Mają jakiegoś deala tutaj śniadaniowego, a ja już od dawna nie jadłam śniadań, ale tak sobie myślę, że o 11 chyba sobie wezmę avo toast z jajkami. Przyda mi się po tym wycisku, który miałam z samego rana. Zmontowałam już jeden odcinek, zaraz zabieram się za kolejne, ale tak szczerze mówiąc, to odliczam czas do godziny 12, bo nie mogę się doczekać kolejnego kręgu kobiecego. Tak się cieszę, że zdecydowałam się zawalczyć o siebie i zapisać się właśnie na te zajęcia różnego rodzaju, bo teraz w ciągu ostatnich chyba 2 tygodni to byłam na 6 czy 7 zajęciach. To po prostu jest taki game changer, że no zupełnie, no 1000 razy lepiej mi się żyje po prostu. A tak wygląda moje dzisiejsze biuro. Całkiem ładnie, co? Tak wam powiem, że niby wysiłek fizyczny to tylko wysiłek fizyczny, ale po tym dzisiejszym, po tej dzisiejszej przebieżce, po tym dzisiejszym joggingu,
to czuję się trochę jak jakaś inna osoba. Czuję się taka bardziej naładowana w mojej głowie, tak psychicznie po prostu. Strasznie wpłynęło na mnie pozytywnie to, że zaczęłam się więcej ruszać, zaczęłam jakieś sporty uprawiać. Po prostu czuję się jak trochę nowa osoba. A w ogóle jakbyście byli ciekawi, bo sprawdziłam sobie moje statystyki. Tylko mój zegarek się teraz zwiesił, nie wiem dlaczego. Jakaś weryfikacja była. Słuchajcie, po moim dzisiejszym bieganiu mam naliczonych 7,7, prawie 7,8 tysięcy kroków. Spaliłam 630 aktywnych kalorii. I to chyba wszystko z takich statystyk. I 5 kilometrów zaliczonych. Ciekawa jestem, czy kiedyś dojdę do takiego momentu, że uda mi się przebiec 10 kilometrów. Chyba nie, ale też nie czuję takiej potrzeby, żeby tak się cisnąć aż mocno i żeby być za wszelką cenę najlepszą, bo nie będę najlepsza we wszystkim. Słuchajcie, właśnie się zapisałam na kolejne zajęcia. Dzisiaj mam, tak jak Wam mówiłam, o 12 kobiecy krąg, a teraz znalazłam kolejne zajęcia na tej platformie, o której Wam mówiłam. O, moje śniadanie właśnie dociera. Thank you, it looks beautiful. Na tej platformie Numeo znalazłam kolejne zajęcia, które nazywają się, nie chcę mi się tego tłumaczyć z angielskiego, Empower Your Path, czyli wzmocnij swoją trasę, ścieżkę. Ogólnie to są takie zajęcia z coachem, na których mamy się nauczyć kontrolowanej medytacji, personal development, czyli takiego wzrostu personalnego. Ja nie umiem tak tłumaczyć na żywo z angielskiego na polski. Wiem, co jakieś tam określenia oznaczają, ale czasami mi brakuje słów, tak jak Wam często opowiadałam. I te kolejne zajęcia zaczynają się o 5 i są do 6.30. I w ogóle niesamowite jest to, że tak dużo tutaj jest różnych takich zajęć, grupek, gdzie można się zapisać za darmo. No i ja mam takie poczucie, że po prostu z zajęcia na zajęcia, to ja się z zajęć na zajęcia, to ja czuję się bardziej pewna siebie. Czuję, że bardziej odnajduję siebie, że jakoś tak widzę tę swoją ścieżkę, którą chcę podążać. Także wiecie, póki mam ochotę, póki mam siły, to będę po prostu w siebie inwestować, jeżeli chodzi o czas, no bo to akurat są darmowe zajęcia. I czas po prostu inwestować w siebie i rosnąć i stawać się coraz bardziej silną. Cieszę się, że kurczę, nareszcie się na takie rzeczy zdecydowałam, naprawdę. Jakbym wiedziała, że wcześniej ta platforma była, to pewnie już od pierwszych dni na Bali bym na coś takiego się zapisywała, bo po prostu to jest świetna okazja, żeby poznać trochę więcej nowych ludzi. W ogóle to przez przypadek podsłuchałam, że przyszła już dziewczyna na zajęcia, które mamy dopiero za godzinę. Także pierwsza uczestniczka tego kręgu już dotarła, a do mnie dotarło śniadanie. Mam w ogóle tak, kawę sobie zamówię później, bo ja teraz się ograniczam do 2 kaw dziennie. Wydaje mi się, że jest w miarę optymalnie, więc zamówię sobie kawę mrożoną na ten Women's Circle. A teraz sobie wzięłam w zestawie sok. Mam sok arbuzowy, który jest przepyszny i zamówiłam avo toast, więc zabieram się za jedzenie, żeby mi nie wystygło, ale solidna porcja. Całkiem sporo tego dobrodziejstwa. Zobaczcie, jakie tutaj mam dobrodziejstwa. I w ogóle tak Wam powiem, że naprawdę mam dzisiaj zarąbisty dzień. Chyba dlatego, że tak aktywnie go spędzam. No, produktywność jest świetna, bo tutaj 2 odcinki albo nawet 3 zmontowane już sama, nie wiem, bo się gubię. Jedzenie przepyszne, atmosfera w tym miejscu jest super, pogoda zarąbista, jeszcze w pięknym miejscu siedzę, bo po prostu nie mam dzisiaj powodu do narzekania. Jeszcze zajęcia samorozwojowe 2 dzisiaj mi wpadają, także rewelka. Za 20 minut zaczynamy krąg kobiecy i ja przyszłam do tej salki, w której mamy zajęcia. Tak wygląda salka. Tutaj miałam te poprzednie też zajęcia, więc chyba Wam pokazywałam, jak to wygląda. Jeszcze nikogo nie ma, ale już nie chciało mi się siedzieć na dole, bo popracowałam sobie i szczerze mówiąc nie chce mi się już dzisiaj pracować. Już swoje zrobiłam i postanowiłam po prostu usiąść sobie na kanapie wygodnej i oglądam sobie YouTube'a. W ogóle w tym miejscu mają bardzo dużo ciekawych gier i na przykład jest Secret Hitler, czyli sekretny Hitler. Słyszałam o tej grze. Podobno jest dosyć podobna do mafii albo wampirów i wilkołaków.
Natomiast nigdy w nią nie grałam. Chętnie bym zagrała i zobaczyła, z czym to się je. W ogóle to tutaj mają bardzo dużo takich fajnych różnych gier. Cała półka tutaj jest wypełniona. I dziś chyba o godzinie 19 mają tutaj game night, więc się zastanawiam, czy pójść na to, czy nie, bo trzy takie spotkania w ciągu jednego dnia to dosyć sporo, ale też z drugiej strony tak się zastanawiam, co innego mam zrobić. Teraz moi znajomi, połowa moich znajomych wyjechała na wakacje do Europy, do domu pojechała. I co, niby część znajomych jest, ale do jednej koleżanki przyjechała jej znajoma z Anglii, więc podróżują teraz po wyspie. I tak wszyscy są porozbijani, że tak sobie myślałam, żadnych planów na wieczór nie mam. To muszę jakoś ten dzień zapełnić. Od kiedy zaczęłam sobie zapełniać dni, to w ogóle to też na mnie działa po prostu rewelacyjnie. A ciężko jest czasami zapełnić cały dzień w momencie, jak już sobie odfajkujecie pracę. Zwłaszcza kiedy ten dzień się zaczyna o 5 rano, no bo ja dzisiaj wstałam o 5 rano. Dlatego właśnie tak chcę sobie te dni wypełniać, wiecie. I dzisiaj sobie poćwiczyłam, i popracowałam, i robię coś dla swojego zdrowia psychicznego, i rozwijam się. Więc może fajnie będzie pograć też w gry wieczorem, ale to jeszcze zobaczę. O, 20 minut jeszcze czekania na dziewczynę. Aż zaczniemy, już nie mogę się doczekać. Te Women's Circle to po prostu są dla mnie jak takie wybawienie. To jest jak taka prawie, nie do końca, ale jak taka terapia grupowa. Ja w ogóle bardzo bym chciała pójść na terapię grupową, to tak by the way, ale nie znalazłam jeszcze. Jak coś uda mi się znaleźć, to chętnie się na coś takiego zapiszę, bo opowiadanie otwarcie o problemach, z którymi się mierzymy, działa bardzo dobrze w takim środowisku, gdzie ludzie się wspierają i sobie pomagają nawzajem i też słysząc o doświadczeniu innych ludzi, można się od nich uczyć. Więc my możemy kogoś zainspirować, inni mogą nas zainspirować i to jest naprawdę bardzo spoko opcja. Dla mnie jako dodatek do właściwej terapii, nie jako zastępcza terapia. W sensie ja tą taką indywidualną terapię nadal robię i nadal muszę ją wykonywać, dlatego że dużo pracy jeszcze przede mną. A w ogóle to za 2 dni albo za 3 dni, 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka, mam testy na ADHD. Mam spotkanie z inną psycholog, poleconą przez moją psycholog i to jest coś, co chciałam zrobić już od dłuższego czasu. Moja psycholog mi zasugerowała, żebym właśnie się zbadała pod tym kierunkiem. No, także zobaczymy, co mi tam wyjdzie. Czuję się dzisiaj tak spełniona, taka zadowolona i taka lekka się dzisiaj czuję, ale tak emocjonalnie. Kurczę, wróciłam do domu właśnie z tych zajęć, z tego kobiecego kręgu. I dzisiejsze warsztaty to były w ogóle 10 razy albo 100 razy lepsze niż poprzednie warsztaty w zeszłym tygodniu. Tak się czuję dzisiaj zaopiekowana emocjonalnie przez obce osoby, z którymi wymieniłam kontakty, wymieniłam Instagram. Z kilkoma dziewczynami bardzo chętnie bym się spotkała na kawę. Już właśnie rozmawiałyśmy o tym, może na jakiegoś drinka wyjść. Ale po prostu takie fajne dzisiaj osoby były. Poprzednio też były bardzo fajne, ale dziś mam wrażenie, że większość osób była w zbliżonym wieku do mojego. Więc ja czuję jednak różnicę. Już czuć troszeczkę, bo tutaj większość osób, która przyjeżdża, to jest tak początki jakby dwudziestki. To są 22-latkowie, 23-latkowie, early 20s, nie wiem jak to w sumie powiedzieć. Więc jest ta różnica wieku bardzo duża, a też wiadomo, że każdy przechodzi przez jakieś swoje doświadczenia, więc nie mówię, że jak ktoś jest młodszy, to brakuje mu doświadczeń, bo niektórzy ludzie przeżyli tyle, że ho ho. Pina, dlaczego ty mi liżesz stopę? Co tu się stało? Dlaczego mi liżę stopę? A Zośka jest tutaj, jakbyście się pytali. Bo często się mnie pytacie, gdzie jest Zośka, gdzie jest Zośka. A Zośka nie lubi być po prostu na nagraniach, ani na filmach, więc ona się po prostu nie pojawia zbyt często. Albo jak coś nagrywam z łóżka mojego, to Zośka po prostu sobie śpi na podłodze. Pinat jest przytulaskiem, a Zośka ma swoje jakieś przyzwyczajenia i swoją przestrzeń taką prywatną. Bardzo lubi. Dzisiaj, słuchajcie, rozmawialiśmy o wychodzeniu ze strefy komfortu i oprócz tego, że dużo rozmawialiśmy, to też dostałyśmy takie zadania, żeby w naszym pamiętniku
tak jak się robi journaling, czyli po prostu w tym takim zeszycie, w którym ja sobie zapisuję moje myśli, żeby zapisać, co teraz obecnie dla nas jest wyjściem ze strefy komfortu i co chciałabym zrobić, ale coś mnie blokuje. I ja się tak zaczęłam zastanawiać i doszłam do wniosku, że strasznie dużo rzeczy teraz zrobiłam, które są poza moją strefą komfortu. Nawet to pójście pobiegać z samego rana, wyjście do ludzi na siłownię. Tak, byłam bardzo zamknięta jeszcze 2 miesiące temu, że teraz tak naprawdę większość rzeczy, które robię... Cześć, przytulasku! To jest dla mnie już takie wyjście ze strefy komfortu. W sensie to było moją strefą dyskomfortu jeszcze miesiąc temu, 2 miesiące temu. Ale tak sobie teraz pomyślałam, bo wiecie co, zaczęłam nagrywać po angielsku vlogi. One są dosyć podobne do tych polskich. To się pewnie trochę zmieni, ale najpierw muszę się po prostu przyzwyczaić do nagrywania po angielsku. I potem jeszcze koncepcja się sama jakby wyklaruje. W ogóle zostałam przyjęta do programu partnerskiego, więc zarabiam już na angielskim programie, na angielskim kanale. Ale nagrywanie po angielsku sprawia mi bardzo duży dyskomfort, dlatego że nie jestem do tego przyzwyczajona. No i ja w ogóle nagrałam bardzo dużo vlogów po angielsku w Australii, co było dla mnie takim ultra wychodzeniem ze strefy komfortu, ale mój były mi nagabywał, że nie powinnam w ogóle nagrywać vlogów, żebym się skupiła na tym, co przynosi większe pieniądze. Ja mu powiedziałam, że ale ja uwielbiam nagrywać vlogi, to jest coś, co bardzo mi pomaga, coś, co pomaga mi, żeby się nie wypalić. Tak jak miałam, jak nagrywałam odcinki z Top Model i z Projektu Lady, dwa jakby programy w tym samym czasie nagrywałam, to pamiętam, że się wypaliłam, a teraz sobie kołtun zrobiłam przez kolczyki. No i mu mówiłam, że to lepiej na mnie działa, a on mnie tak strasznie mi skrzydła podcinał i mówił, że nie rób tego, że to ci nic nie przyniesie i tak dalej. Po co tyle czasu nad tym spędzasz, skoro możesz zrobić coś, co przyniesie ci więcej pieniędzy? No a ja, tak jak wam mówiłam, w sensie od czasu do czasu tutaj będą się pojawiały serie, które są typowo ukierunkowane na pieniądze, czyli na przykład Top Model. Jak będzie kolejna seria Top Model, no to skomentujemy razem. Może też się pojawi jakiś odcinek, jak już tak solidniej stanę na nogi, powiedzmy. Ale ja lubię też nagrywać rzeczy, znaczy ja i tak spoko zarabiam, ale wiadomo, że lubię też nagrywać rzeczy, które przynoszą mniejsze pieniądze, natomiast mi sprawiają satysfakcję. Więc dzisiaj, to już od kilku dni nagrywam vlogi po angielsku. Dziś wrzucam drugi vlog po angielsku w tym roku. No i mam uczucia takie bardzo mieszane, bo z jednej strony się jaram, z drugiej strony myślę sobie, a co jeżeli to będzie nudne, a ja nie nagrywam takiego szybkiego kontentu jak na TikToku, więc pewnie nikt nie będzie chciał tego oglądać, ale z drugiej strony ja wolę na przykład slow content i ja lubię takich youtuberów, którzy czasami właśnie bardziej mają więcej rozkminek, zastanawiają się nad różnymi rzeczami. Ja lubię takie długie formy, jeżeli chodzi o wideo, więc zapisałam sobie wszystkie jakby obawy, jakie mam. Moją jedną z obaw też jest to, że mój angielski nie jest perfekcyjny. Ja generalnie nie mam problemów z komunikacją w języku angielskim. Teraz popełniłam tyle błędów językowych po polsku, że aż można by powiedzieć, że moja koleżanka kiedyś powiedziała, że kurczę, mieszkam w Hongkongu, znaczy ona o sobie tak powiedziała, mieszkam w Hongkongu, kantońskiego nie znam, mój angielski jest taki sobie, mój polski teraz też jest taki sobie, w sumie to ja płynnie w żadnym języku nie potrafię mówić, ale dogaduję się z ludźmi, to jest najważniejsze. Najlepsze jest to, że ona miała pracę corporate, miała normalnie w takim budynku, wypadło mi z głowy, jak to się nazywa, jest takie określenie, nie używałam, widzicie, niektórych słów po polsku, no ale miała taką pracę biurową, o, biurową pracę, od 9 do tam 5 i jest bardzo dużo ludzi, którzy się nie przejmują po prostu tym, że jakiś tam język jest nieidealny. Wręcz poznałam bardzo dużo ludzi, którzy mówią, native speakerzy, którzy mówią, że uwielbiają słuchać ludzi, którzy mają jakiś akcent, a ja na przykład staram się akcentu pozbyć. Teraz już tak bardzo się nad tym nie skupiam, jak byłam młodsza, to kiedyś nad tym bardzo mocno pracowałam. Teraz zauważyłam, że mam tak, że mój akcent się zmienia w zależności od tego, z kim przebywam. Ale jest to takie moje insecurity, że mój angielski nie jest najlepszy. Natomiast co mogę zrobić w tej sytuacji? I dużo takich właśnie niepewności, że mi się nie uda, że będzie beznadziejnie i tak dalej, że dostanę negatywne komentarze. A co mogę zyskać? I te zyski tak zdecydowanie przeważyły, bo
dodatkowe źródło dochodu, to zacznijmy od takiej istotnej, ale najmniej istotnej dla mnie rzeczy. Poza tym wyjdę z własnej strefy komfortu, więc stanę się silniejsza, zdobędę nowe doświadczenie, wystawię się na sytuację stresującą, która, jak będę ją powtarzać regularnie, to przestanie być dla mnie stresująca. Ja na przykład się czasami przycinam, jak nagrywam po angielsku, bo mi jest głupio, że ludzie mnie rozumieją. Po polsku jest mi wygodniej, no bo nikt mnie nie rozumie tutaj. I im częściej to robię, im częściej się nagrywam w miejscach publicznych, tym strach ma mniejsze oczy i tym bardziej jest mi komfortowo. Więc coś jeszcze chciałam powiedzieć a propos tego i teraz mi wypadłam trochę z myśli. Natomiast tak fajnie było porozmawiać o tym wychodzeniu ze strefy własnego komfortu, co to dla nas oznacza. I ja właśnie się złapałam na tym, że ja teraz nie wiem, co by było poza moją strefą mojego komfortu. Latanie by było poza strefą mojego komfortu. Ale wystawiłam się pójście na boks, to jest poza strefą mojego komfortu, ale latanie i boks i to wszystko tak naprawdę chyba, bo tak, na randki od czasu do czasu chodzę, z obcymi ludźmi chodzę na jakieś spotkania, nagrywam po polsku, nagrywam po angielsku, chodzę na siłownię, zapisałam się na jogging, więc tak teraz zmieniłam dużo rzeczy, że tak sobie pomyślałam, Paula, dobrą robotę zrobiłaś. Słuchajcie, zaczynają mi szczekać tutaj moje pinaty. W zasadzie to jeden pinat. Zośka nie szczeka, to tylko pinat szczeka. Także pogadamy sobie później, a ja zabieram moje małe na spacerek. Zakładam im szelki i idziemy na pola. Zosia? Zosia?